jeszcze tak bardzo nie znam Rzechodym, ale to już trochę wyczuję. To stylili stężku Solomoju, oto chłopcze do tej dziewczyny. I już rano na Nowy Rok było wiadomo, kto do kogo chodził, kto do kogo zalicajcie. To była taka tradycja, że stylili Solomoju stężku. Od chłopca aż do dziewczyny, do której on tam że zaczął chodzić. Nazwa to powstała po prostu, ja powiem szczerą prawdę. Powstałyśmy to na wiosnę. I ja po prostu w maju. W maju najpierw no są niezapominajki. Powiedziałam, że po polsku będą niezapominajki, a po naszemu będą niezabudki. No i tak to powstała nazwa. To jest tak, że myśmy kilka do tego przyczyniło się. Nie zapomnieliśmy o swoich piosenkach, nie zapomnieliśmy o swojej tradycji, nie zapomnieliśmy o tym, że jeszcze chcemy coś osiągnąć. I taka ta nazwa, prawdziwa nazwa. Osna palala, goryla sosna palala, pod niej dziewczyna stojala, pod niej dziewczyna stojala. Goryla sosna palala, pod niej dziewczyna stojala, pod niej dziewczyna stojala. Pod jej dziewczyna stojala, pod jej dziewczyna stojala, rusuju kosu czesała, rusuju kosu czesała. Pod jej dziewczyna stojala, rusuju kosu czesała, rusuju kosu czesała. Czy takie coś, wie pani, jak się na wsi mówi, o, bo poszła, bo śpiewa, bo tam, tak. Wie pani, taka ludzka mentalność, nie, stara baba poszła śpiewać, jej się chce. No, ale po prostu mnie sytuacja rodzinna zmusiła do tego. Mówię, że starych babów nie chcę słuchać. Mnie sytuacja zmusiła, no. Bo akurat tak stało się, jak się stało, że zostałam sama, no i dzieci powiedzieli, żeby iść między ludzi. I poszłam, jestem zadowolona, bo spotykam się, chodzimy do kola. Najpierw do kola zapisałam się, byłam w tych jesiennych ruszach, a teraz no dobrze nam jest, wesoło. Lubiła, kochałam jak mati, dziewczyną wsią duszą dała do mi. Lubiła, kochałam jak mati, dziewczyną wsią duszą dała do mi. Chciałam już być w towarzystwie, no bo 5 klas tylko szkoły miałam podstawowej, no to już zapraszana zostałam za druhny, zapraszana zostałam za kumy, miałam 5 krześniaków, no także była towarzystwie z młodych lat, ale wtedy żadnych kum nie było, żadnych nie było, tylko schodziliśmy się co niedzieli, była zawsze zabawa, czy to we wsi Mikulicze, czy to we wsi Rogacze, no i tam śpiewałyśmy i tańczyłyśmy, po każdym tańcu po prostu była taka przerwa, żeby jakąś piosenkę zaśpiewać. No, to było tak po prostu, tak było. Ja często na Mikuliczach byłam, bo tam siostrę to miałam zamężną, nierodzoną i tam często byłam na tych zabawach. Chciałaby jeszcze w swoim życiu pokazać dla wsi, jak w nas odbywało się wysile, jak pekły korowaja, jak je chodili, jak spywali. Dla każdego, który podchodził do korowaja, bo każdy podchodził do korowaja. I jakie przyśpiewki my spywali. Starali się my te przyśpiewki zaspiewać do podobie tego, co podchodził. Jeżeli młody, to jakąś ciekawszy, jakiś starejś, to taką jakąś inną. Także stosowali my, żeby to miło nogi i ruki. Na każdym wysile bardzo w swoim życiu była mnogo razy na wysilach. No i mnogo razy przychodziło się. No jednak nasza strona, skąd ja pochodzę, na przykład Rohači, Mikuliči, Vidmežiki, tam ta cała parafia Rohačka, libo Šiborovki, tam to je było. Także ja zapamiętała wszystkich, ale swoje wysile najbardziej zapamiętała. Dlatego, że na moją wysilowę
nawet poślubowy. Jak że poczastowali się i przyszła korwa jadlity, to przyjechał chłopiec, który mnie znał i postarał się przyjechać do mojej chaty na koniowy. Wracham, siedzim na koniowy, uchylił, tak sobie schylił się, żeby za drzwi nie zaczepić się. Przyjechał, ludzie nie znali, co z sobą mają trubyty, bo bojali się, żeby ten koń komuś jakiejś krzywdy nie zrobił. A teraz zaspiewaję, jakie pieśni, jakie przyśpiewki śpiewali przy korowajowie. Ojczyś to sadoczok, ojczyjaż to wyśnia, ojczyjaż to molodycia na gulicio wyszła, ojczyjaż to molodycia na gulicio wyszła. To była taka odległość 40 kilometrów. Od młodego do młodej. No i tutaj samochodów nie było, nie było autobusów, to znaczy byli autobusy, ale nikt tak nie wynajmował, to jechali się forami. I te fory przyjeżdżali z Zalesia do Ogrodnik, a później jeszcze do ślubu, do Siemiatycz, do cerkwi. Tylko w tym czasie, jak poprzyjeżdżali do Ogrodnik, oni byli już zmuczeni, zegnani, to niektórzy podmieniowali koni, drugi zakładali, a inni jechali swoimi koniami. Dopiero do Siemiatycz, do ślubu. Wieczorem ślub był, dopiero później, po ślubie, wyruszali się z powrotem. To tak, że wyszło bardzo dużo kilometrów na tej koni. No dużo. I no, w nas nie było korowaja, w nas tylko grali muzykanty. Perkusja, skrzypce i harmonia. No, tylko byli przyśpiewki, takie inne wesele było jak u Karczewskiej. Ha, miła, aha, miła, jak ciężko zabuwać, liczko twoje pomarniło, krasy wrzeny poznaty. Dobra, koniec. Ja mili steżku ja znam i mati puskała. Najmniejsza sestra bodaj nie zrosła, siedel cię schowała. Najmniejsza sestra bodaj nie zrosła, siedel cię schowała. Jednak my mamy to, zawdzięczamy pani Irenie. A że po prostu pojechałam do pani do Zalesia, bo słyszałam w cerkwi głosy, że się nadają pani Oli. Pojechałam do Oli, bardzo trudno mi było namówić. Bardzo trudno. Ninę, jak Mikołą, łatwo mi było, bo ona chciała. Ale z Olą to myśmy musieli się trochę... Po prostu prosiłyśmy, błagałyśmy, ja mówiłam, że... No i teraz jesteśmy, nas jest 6. To tak stało, że po prostu my jesteśmy... Jedną panią mamy tu, taką katoliczkę, ale ona miała męża prawosławnego, też się nauczyła śpiewać. Lubimy śpiewać, chcemy śpiewać to, co dawniej śpiewano. Ruskie, białoruskie, ukraińskie. A w kole nie można było razem z nimi śpiewać, bo oni po prostu było i za ciężko. Za ciężko było. Starsze ludzie jeszcze od nas. Ja jeszcze w tym zespole jestem najstarszą, bo już mam 70, będę miała lat w maju. A oni jeszcze starsze są, także im te języki łamać na naszą mowę to było za ciężko. No i tak odeszłyśmy, a jesteśmy szczęśliwi. Oni sobie szczęśliwi są, a my sobie szczęśliwi jesteśmy. Pod jej dziewczyna stojała, pod jej dziewczyna stojała, rusuju kosu czesała, rusuju kosu czesała. Pod jej dziewczyna stojała, rusuju kosu czesała, rusuju kosu czesała.